Miejskie zakłady autobusowe zaczęły eksploatować autobusy napędzane gazem ciekłym LNG od 2015 roku w ilości 35 sztuk. Były to praktycznie pierwsze autobusy takie w Polsce, innowacyjne. Od 2020 roku eksploatujemy 110 autobusów marki MAN na gaz CNG. Tutaj na ulicy Kleszczowej wybudowana jest stacja napełniania gazem. 110 stanowisk będzie do tankowania wolnego i 3 stanowiska do tankowania szybkiego tak zwanego. Nasze w szybkim tankowaniu to jest tankowanie trwa około 15-20 minut, natomiast w wolnym to jest 3 do 4 godzin. Przyszłość kształtuje się tak, że następnie mamy zakontraktowane 70 autobusów CNG, które zaczniemy odbierać już praktycznie w tym miesiącu. W sumie będziemy mieli w 2022 345 autobusów napędzanych gazem. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć, ponieważ polityka energetyczna Polski 2040 przewiduje, że miasta powyżej 100 tysięcy od 2025 roku powinny zakupywać tylko i wyłącznie autobusy bezemisyjne, czyli autobusy elektryczne i autobusy wodorowe. A od 2030 roku powinniśmy mieć wszystkie autobusy bezemisyjne. Biegi zmienia płynnie. Nie szarpie, podczas hamowania też nie szarpie, także nie przywraca się pasażerów. Drzwi zamykają się w tym wozie szybko, płynnie, nie zacinają się, nie odbijają. Sterowniki jak tutaj ten, to jest łatwy w obsłudze, przykłada się kartę, wpisujesz swoją kartę kierowcy, wpisujesz potem kurs, wybierasz linię, brygadę, nie trzeba skakać, jak wyjść z menu, czy z powrotem wracać na brygadówkę, wszystko jest pod ręką. Jeszcze mamy z przodu taki manometr do nabijania gazu i zawsze musimy sprawdzać przed wyjazdem, czy jest nabity do 200 atmosfer, tak o 180. 200, to możemy wyjeżdżać na miasto. Jeśli jest poniżej, to trzeba podjechać na szybkie tankowanie, dotankować go i jedziemy wtedy na cały dzień na miasto. Łatwo łamie się, można go szybko wyprostować, nie blokuje go, tak jak niektóre wozy. Jest wygodny, lustereczka się ustawia joystickiem, prawo w lewo, jak na grach komputerowych. Ciepłe są przede wszystkim, nagrzewica dolna, nadmuchy górne, także kierowca tutaj na pewno nie zmarznie w tym pojeździe. Ja jestem zadowolony z tego prowadzenia tego wozu i kto będzie jeździł, to też poczuje, że jest dobrze.